Cześć, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym pomlogu na moim kanale. Słuchajcie, tak jak pod ostatnim filmikiem, jaki widzieliście, który się pojawił odnośnie Jima, tak jak obiecywałem, słowa dotrzymuję, rozpoczynamy dzisiaj maraton. Czego maraton, pomidor? Maraton starego mnie, starego mojego kontentu i starych wydarzeń, które miały miejsce od roku 2016 po rok 2017. Będzie to trochę takie back to the future, ale z dzisiejszym, że tak powiem, pomidorem opisującym wydarzenia z przeszłości, no bo to jest chyba logiczne, że dzisiejszy ja z roku 2020 raczej jest w stanie wam opisać wydarzenia z przeszłości, a nie pomidor z roku 2016 by opisywał coś, co miało miejsce właśnie w 2016 roku. Więc dobra, dzisiaj skupimy się na temat mojego pierwszego serwera na Discord, a w zasadzie moich pierwszych serwerów na Discord, ponieważ poza serwerem, który dzisiaj wymienię, pojawił się jeszcze jeden serwer, który też był totalnie dla beki i też był moim pierwszym serwerem, który de facto nie był może skupiskiem mojej widowni, która by się ze mną, że tak powiem, w jakiś sposób integrowała czy też rozmawiała, ponieważ był to serwer, który robiliśmy, że tak powiem, dla beki. Ale poza tym skupimy się jeszcze dzisiaj na postaci trzech muszkieterów, a są nimi Capybar, PGS oraz Raycraft, albo po prostu Ray. Zapraszam. Historia mojego pierwszego serwera. O czym mogę tutaj do was, że tak powiem? Więc tak, podpunkt pierwszy tego pomloga, czyli historia pierwszych serwerów. Zacznijmy sobie od serweru Szkoła. Szkoła to był serwer, który był założony bodajże w roku 2016. I był to serwer, który był założony gdzieś przed Sylwestrem 2016 roku, albo był założony już w styczniu 2017. Dokładnie tutaj nie jestem pewien. Jeżeli jest możliwość gdzieś sprawdzenia, to dam wam najbliżej screena, albo po prostu się popytam i zobaczę, kiedy były pierwsze wiadomości wysyłane, to sami będziemy mogli sobie mniej więcej uzmysłowić, kiedy był ten serwer założony. Więc odnośnie mojego pierwszego serwera, to wyglądało to tak, że był to serwer, gdzie żeśmy sobie po prostu dla beki parodiowali bodajże szkołę, gdzie ja przykładowo byłem nauczycielem, moi znajomi przykładowo byli kolegami ze szkoły, ewentualnie uczniami, i po prostu to było na takiej zasadzie, że żeśmy sobie po prostu bekę toczyli na tym serwerze. I był to serwer, którym był totalnym odmóżdżaczem od Retro Squadu, czyli głównego serweru, gdzie tam żeśmy się wszyscy jako czwórka, powiedzmy, też muszkieterów, bo ciężko mi jest tutaj określić, ewentualnie fantastyczna czwórka, czyli ja, Timmy, Utox, Pixel oraz Jim. I tam żeśmy się integrowali też ze swoją widownią, bo tam część była widzów moich, część widzów Timiego, część widzów Jima, część widzów Pixela. No i serwer Szkoła to był serwer, który miał za zadanie nie tyle co odmurzyć, co jeszcze po prostu sobie właśnie bekę potoczyć. I jeżeli będę miał gdzieś tutaj ciekawe urywki z naszych rozmów, to tam polecą ogólnie screeny. Żeśmy sobie nawet przekręcali niki, że przykładowo ja zamiast Pomidor nazywałem się Pixel, Pixel przykładowo nazywał się jeszcze inaczej, ktoś inny się tam jeszcze inaczej nazywał. I szło to na takiej zasadzie, że po prostu szła beka za beką. Robiliśmy sobie po prostu tam takie jaja, że było po prostu to świetne, nie? Taki typowy odmurzacz od takiego naszego, powiedzmy, codziennego kontentu, gdzie ludziom dostarczaliśmy, że tak powiem, rozrywkę w postaci naszych filmów. Wiecie, tam przykładowo mój let's play z czegoś, tam Timmy jakieś tam jego live'y albo materiały, Pixel od swoich let's play. No i przykładowo Jim też od swoich tam live'ów, czy tam też let's play, nie? Odnośnie szkoły to by było chyba na tyle. Drugi serwer natomiast to jest już wcześniej wspomniany w tytule Śmietnik Michała. To był serwer, który był również założony dla beki i był on drugą wersją, powiedzmy, tej całej szkoły, ale nie do końca. Dlatego, że Śmietnik Michała to miał być w zasadzie serwer, który faktycznie miał się później przerodzić w mój prawdziwy serwer na Discordzie, ale zrobiło się to z tego takie, że tak powiem, szambo, że później stwierdziłem, że no
No, chyba nie tak, chyba nie tak. Chyba będziemy szli w złym kierunku, jeżeli zostawię to jako mój, powiedzmy, serwer dla moich widzów i dla moich fanów. I początkowo to był serwer bez kompletnych zasad. Zresztą jak widzicie tutaj przykładowo screeny, które polecą pewnie, gdzie to był serwer bez kompletnie żadnych zasad. To był serwer na zasadzie po pierwsze nie ma zasad, po drugie wyzywamy się wszyscy. I było to przykładowo na takiej zasadzie, że ktoś tutaj, nie wiem, wbił, napisał przykładowo o ty kurwa chuju i zaraz na przykład ja odpisywałem: no dobra, panu już podziękujemy, bo się pan za bardzo odpalił, nie? I to było właśnie na takiej zasadzie ze śmietnikiem i działy się tam praktycznie różne rzeczy. I to był właśnie też serwer taki typowy odmurzacz. Ponadto ten serwer właśnie, tak jak już przed chwilą wspomniałem, miał być pierwotnie też serwerem, który miał przerodzić się później w mój serwer, taki mój dla moich widzów i tak dalej, że jakby na tym śmietniku Michała skupiłbym praktycznie ludzi oglądających moją twórczość i osób, które w przyszłości by ewentualnie zaczęły mnie oglądać i nie znałyby jakby historii mojej lub tego, co się ogólnie działo. No i odnośnie śmietnika Michała, to do dziś serwer ten działa, ale już nie jest prowadzony przeze mnie, tylko właśnie przez trzech muszkieterów, czyli PGS, Raycraft oraz Capybar. O nich też zresztą się dzisiaj jeszcze wypowiem. No i co? No, sami zresztą widzicie na screenach, jak to w ogóle wyglądało, powiedzmy, przed moim odejściem, a jak wygląda po moim odejściu, tak więc no powiem szczerze, że chłopaki odjebali praktycznie chyba jeszcze większy burdel niż był, ale oczywiście nie mam im tego za złe, broń Boże, po prostu to był serwer, który był założony dla beki i no cóż, dzisiaj do teraz żyję, ale no to już od chłopaków zależy, czy będą chcieli kogoś tam wpuszczać, czy nie, ponieważ ja już jakby, powiedzmy, uprawnienia do tego serwera straciłem, mimo że jest tam wciąż możliwość, że ja mogę sobie tam, nie wiem, dodać rangę czy coś, to jednak no teraz kto inny, wiadomo, prosperuje tym serwerem, więc ja tam nie będę się, że tak powiem, wcinał, okej? No i dobra, po śmietniku Michała, który był totalnym odmurzaczem, totalną beką, pojawił się już mój pierwszy oficjalny serwer, czyli tam bodajże Pomidory Michała, Gamerzy Michałka, tak jak to była kiedyś moja nazwa mojej grupy, która do teraz jakby prosperuje pod nazwą Prawilne Wariaty Michała 1.0. No i Gamerzy Michała aka po prostu, nie wiem, Wariaty Michała to jest teraz obecna nazwa. Wcześniej to były Gamerzy Michała i coś jeszcze chyba jakoś się tak nazywała ta grupa na Discord. Dobra, to nie jest istotne. Była to grupa, gdzie tam już faktycznie zależało mi na takim super kontakcie z widownią, dlatego że Retro Squad, czyli nasza wspólna grupa czterech panów, że tak powiem, czyli ja, Tibi, Jim oraz Pixel, no powiedzmy sobie szczerze, powolutku, małymi krokami zaczęła wygasać, czyli aktywność była strasznie mała, my aż tak bardzo już się nie skupialiśmy na Retro Squadzie i po prostu zaczęliśmy robić swoje rzeczy bardziej. No i mój pierwszy serwer był na takiej zasadzie, że po prostu właśnie chciałem skupić swoją widownię. No i tak też się stało. Wbiły tam osoby ode mnie, że tak powiem. Wszystkie, które mnie tam oglądały za czasów starego kontentu oraz nowego. Gdy zacząłem jakby troszeczkę swój kontent zmieniać, to część z tych widzów po prostu już przestała mnie za bardzo oglądać i jakby ta elitarna widownia została, czyli tam właśnie Capybar, PGS, Raycraft, no i tam oczywiście liczę też Dominika, aka Sasuke Gaming, aka Uchiha Ray, aka Angel Darkness oraz Growla, ale ich jakby troszeczkę też liczę ich jako elitarną widownię, ale nie liczyłem ich dlatego, że zasadzie nie liczyłem ich teraz, jeżeli chodzi o wejście na Discorda, dlatego że oni jakby na Discordzie u mnie nie siedzą, ale są to elitarni widzowie, ponieważ pomimo, powiedzmy, mojej tam zmiany kontentu wciąż mnie oglądają i wciąż utrzymujemy ze sobą kontakt, co jest bardzo naprawdę fajne i mega naprawdę się cieszę z tego powodu, no bo no nie ukrywajmy, ale no wiadomo jak to jest, człowiek zmieni kontent i przykładowo ktoś go już przestaje oglądać, no jakby zmieniając kontent i wcześniej przyzwyczajając ludzi do tego starszego kontentu, tak naprawdę przyzwyczajamy ich i ciężko jest później nam jakby pogodzić się z tym, że oni nie chcą oglądać jakby zmian, no bo wiadomo, ludzie jakby to powiedzieć, nie lubią za bardzo zmian, wolą jakby zostać przy jednym, ale zmiany no nie do końca są fajne, no nie ukrywajmy tego.
No i mój serwer jakby sobie prosperował od 2017 roku od czerwca. I tak on sobie jakoś żył przez czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Później rok 2018, czyli tam znowu styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. I właśnie gdzieś w tamtym okresie już zacząłem streamować wtedy CS-a 1.6, czyli coś przez niektórych jestem... Znaczy nie mówię, że przez wszystkich, ale zdobyłem pewną też część widzów, bo no nie ukrywajmy tego, zdobyłem część widzów. I tutaj mój błąd był taki, że za bardzo niektórych przyzwyczaiłem do jednego właśnie tego kodetu, czyli kodetu CS1.6. Dlatego, że później odbiło się to na mnie tym, że po prostu gdy chciałem coś innego próbować robić, coś tam innego robiłem, to wyszło na to, że jednak nie było to albo oglądalne, albo sam jakby nie miałem troszeczkę jakby praw nad własnym serwerem na Discord. Wiecie, to wyglądało na takiej zasadzie, nie mówię, że ja tutaj obwiniam te osoby, że tam, nie wiem, bulwersowały się, bo coś próbowałem innego robić czy coś. Nie, wina jak najbardziej leży po mojej stronie w tamtym wypadku, dlatego że mogłem jakby w tamtym okresie przewidzieć rzecz taką, że mogło to się po prostu dla mnie właśnie tak, a nie inaczej skoczyć, że mogłem po prostu przewidzieć pewne rzeczy. A jako, że byłem osobą trochę momentami upartą i nie chciałem widzieć, powiedzmy, tych gorszych rzeczy, które mogą się wydarzyć, to stało się to, co się stało, czyli po prostu straciłem troszeczkę panowanie nad własnym serwerem na Discord. Niektórzy po prostu trochę mnie mieli już w dupie, inni po prostu gardzili mną, że nie chciałem już powiedzmy streamować tego CS-a, bo po prostu się znudziłem, miałem dosyć tego i stwierdziłem, że to jest idealny pomysł i trochę powód, żeby skasować serwer. Wiadomo, do teraz pluję sobie w brodę, bo pomimo tych gorszych wydarzeń, no straciłem mój pierwszy taki, powiedzmy, oficjalny serwer na Discord przez to, że podjąłem taką, a nie inną decyzję. Więc moi drodzy, ja rozumiem, że na kanałach na YouTube czy tam na Discordach mogłyby się dziać różne złe rzeczy, ale kasowanie takich, powiedzmy, zdarzeń to jest głupota. To jest głupota dlatego, że wiem, niektórzy dzięki temu będą się czuć lepiej, ponieważ stare czasy uciekną, nie będziecie mogli do tego wracać, ale właśnie pomimo, że działo się źle, to przykładowo, gdyby ten serwer dzisiaj był, to przykładowo ludzie, którzy kiedyś byli tam na tym serwerze, mogliby przykładowo zobaczyć, co się tam działo i byśmy się wszyscy razem wspólnie pośmiali z tego, że były spiny obyle gówno. A tak jakby kasując to wszystko, kasujemy trochę historię. Kasujemy coś, przez co... No wiecie, to tak samo jak ja bym teraz przykładowo robiąc obecny content, czyli powiedzmy tam trochę świeżkując, trochę prowadząc tak jak za starych czasów swój styl na YouTubie, wiecie, czyli przykładowo takie komentowanie trochę poważniejsze lub ciekawostki w let's playach, to tak jakbym ja teraz obecny, który robi śmieszki w takich let's playach i takie vlogi, chciał wyjebać wszystkie swoje stare filmy. Wyobrażacie sobie to? Okej. Część z was pewnie, która przykładowo odkryła mój kanał dopiero niedawno, albo w 2019, albo 2018, by się pewnie cieszyła, no bo wiadomo, by poznikały takie niektóre, powiedzmy, kultowe dla mnie serie. Nie mówię, że wszyscy by się cieszyli, po prostu mówię osoby, które nie lubią tych serii, albo po prostu gier, które wtedy nagrywałem za starych czasów. Więc część z was pewnie by się w jakimś tam małym stopniu cieszyła, no bo hej, wywalam coś, co dla niektórych może być nie na rękę. Ale dla mnie osobiście byłoby to problematyczne i dla mnie byłoby to przykre, dlatego że to mówię, to jest kasowanie swojej historii. To jest kasowanie troszeczkę tego progresu, bo nie ukrywajmy, ale ja przynajmniej tak uważam, może być inaczej, oczywiście, że tak. Niektórzy oczywiście mogą się ze mną zgodzić, inni niekoniecznie, ale uważam, że na przestrzeni tych 6 lat, bo w tym roku już będę 6 lat na YouTubie, to... No to jakbym ja skasował, powiedzmy, te filmy z 2014, 15, 16, z 17 łącznie, to skasowałbym część, dużą część swojej historii na kanale. Czyli skasowałbym coś, przez co dzisiaj przykładowo progresuję. Czyli tak jakby ludzie nie widzieliby mojego progresu. Czyli jeszcze inaczej tłumacząc, jakby przykładowo taka osoba, która nie była zaznajomiona z moją twórczością kiedyś, wbiłaby teraz i zobaczyłaby, że tak naprawdę jestem, nie wiem, robię tutaj filmy od przykładowo 2019, to już by nie... Kurde, widzicie, sorry za cięcie, musiałem
zrobić, dlatego że troszeczkę chaotycznie to wytłumaczyłem, więc powiem to jeszcze raz. Ok? To jest na takiej zasadzie, że gdybym skasował te stare filmy, to osoba nowa, która by wbiła na kanał, mogłaby pomyśleć, że jestem nowym twórcą. Że okej, założył kanał w 2014 roku, ale jest nowym twórcą, no bo no, nie było wcześniej filmów. Nie było filmów z roku 2014, 15, 16, 17, czy tam 18 też, więc de facto to jest nowy twórca, no bo nie ma nigdzie tutaj podpisane ani pokazane, że cokolwiek kiedyś robił, więc... To jest między innymi powód, dla którego ja zostawiam wszystkie swoje filmy. Nawet te, powiedzmy, gorsze serie, z których nie do końca jestem dumny. Widzicie, na przykład to jest też takie wytłumaczenie genezy V2, albo po prostu remake Let's Playa, czy tam remaster, jak ja to nazywam. To jest też jakby wytłumaczenie tego, że ja nie kasuję, powiedzmy, w tych gorszych Let's Play, albo daję na prywatne, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć sobie przykładowo takie V2 z Crasha, przykładowo, nie wiem, Team Racing, albo V2 z Sonika, no to zobaczy ten gorszy let's play, ten lepszy let's play, w lepszej jak. Tak więc to działa właśnie na takiej zasadzie. Ludzie mogą, ja mogę przy okazji to zrobić i ludzie mogą sobie sami zinterpretować, czy let's play, który nagrywałem przykładowo 5 lat temu z tej samej gry, był lepszy, czy był gorszy te 5 lat temu, a dzisiaj jest lepszy. Wiecie, o co mi chodzi mniej więcej. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o serwery na Discord, a teraz krótki komentarz do trzech muszkieterów. Zacznijmy od Capybara. Dlaczego zacznijmy od Capybara? Dlatego, że względem, powiedzmy, chronologii, Capybar z całej tej paczki trzech muszkieterów chyba był pierwszy, który mnie zaczął oglądać, o ile mnie pamięć nie myli, dlatego że Capybar ogląda mnie jakoś od 2015 roku i pamiętam, że Capybar często udzielał się pod seriami z Raymana, Sąsiedzi z Piekła Rodem 1 i 2, i było naprawdę wiele różnych serii i też live na Hitboxie, tak więc Capybar między innymi z tego go pamiętam. Pamiętam, że był, jak i jest, naprawdę spoko widzem, mimo że ogląda mnie już mniej i rzadziej, to jednak mamy kontakt na takim bardzo fajnym serwerze, Hiroshima się nazywa, swoją drogą bardzo fajny serwer, polecam bardzo serdecznie. I Capybar właśnie też był jednym z tych widzów, którzy byli również na Retro Składzie i też był moderatorem na Retro Składzie, pamiętam, bodajże na pierwszym serwerze, przed Retro Skład Elita oczywiście. No i co? Capybar jest naprawdę mega fajną osobą, mega w porządku i też się, że tak powiem, nie pierdoli w tańcu, jeżeli chodzi o komentarze. Potrafił mi wytknąć moje błędy, coś, co zrobiłem źle, coś źle tam, że tak powiem, przeczytałem, co źle w ogóle powiedziałem, gdzie popełniłem błąd i tak dalej. I to jest mega fajne. To jest naprawdę mega fajne i uważam, że to jest po prostu mega... Po prostu. Tak więc dziękuję Ci, Capybar, za to, że miałem możliwość Ciebie poznania. Nie tylko na, powiedzmy, jakichś tam odcinkach, ale też, wiesz, na różnych serwerach pokroju Śmietnik Michała i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że zrobisz tam porządek na Śmietniku Michała. Mam nadzieję, że ustawisz Raycrafta i PGS-a do pionu. Drugim muszkieterem, o którym pogadamy, jest PGS. Kiedyś znany jako Playgame S. Tak? Jeszcze pamiętam to, jak PGS nazywał się na starym koncie Playgame S. I z PGS-em były o tyle jaja, że o ile mnie pamięć nie mieli, mogę się mylić. Możesz mnie poprawić w sekcji komentarzy oczywiście, PGS, ale wiem, że PGS był początkowo chyba widzem od Timiego i później jakoś tak zaczął oglądać mnie, Pixela i tam bodajże Jima. Mogę się oczywiście mylić, tak mi się przynajmniej wydaje, i PGS-a poznałem właśnie w 2016 roku, kiedy to właśnie powstawał Retro Skład i pamiętam, że on dużo się udzielał na live'ach. Kiedy tam zaczęliśmy robić, powiedzmy, takie live'y, gdzie był Retro Skład, czyli przykładowo ja, Jim, Timmy oraz Pixel na Discordzie, jak żeśmy gadali, oraz jakby był serwer na Discordzie i wiem, że się udzielał i wiem, że był też stwórcą pierwszego tam serwera na Minecrafcie, bo wiem, że PGS wyszedł z inicjatywą, by stworzyć serwer, na którym żeśmy sobie grali ogólnie w Minecrafta, tam z ekipą, z Figą, Jerzełem, z Pixelem, z Timim,
z Tomkiem Brilowskim, tak, pamiętam Tomka Brilowskiego też. I wiem, że PGS bardzo lubił sobie śmieszkować z pewnego Łukasza W. Zresztą Retroskład też żył po części memami z Łukaszkiem W. Wiecie, W Borodo. No i w sumie śmiesznie było, no nie powiem, że nie, po prostu nawet żeśmy z PGS-em robili taką sobie dramę na niepublicznym. Więcej wam nie zdradzam szczegółów, po prostu robiliśmy sobie śmieszki na niepublicznym z PGS-em i myślę, że jest do czego wracać, bo gdybym o tym teraz nie wspomniał, to tak jakbym nie miał do czego wracać. Wiadomo, o co chodzi. Tak więc z PGS-em jest jakiś taki kontakt do teraz, bo udziela się również na Hiroshimie, jak i na śmietniku Michała. No i cóż, dalej jest tym samym śmieszkiem co teraz, tylko że robi to teraz w taki inny sposób, że często czasami nawet ciśnie, w sensie wiecie, wyzywa w komentarzach. Ponieważ istota na bazie węgla znam szerzej jako PGS, zmusiła mnie już dwa razy do zakończenia wcześniejszych dwóch części w tak brutalny sposób. Postanowiłem odpowiedzieć tylko na jeszcze trzy jego pytania. Tak więc skończmy ten pokaz autyzmu. 82. Na pytanie o to, kto jest mym największym wrogiem, odpowiem, że ta kurwa, która nie daje mi być spokojnie trójkątem stukątnym, ją łamie. Niemal tak dobrze jak nieistniejące mózgi płaskoziemców. 2. Czy PGS jest wrodzonym downem? A kurwa nie widać? Raczej nikt normalny nie zadawałby 400 pytań i nie obrażałby tego, do kogo je pisze. Niewychowana klnąca co drugie słowo kurwa. Pluje na niego. Oby skończył w piecu tak, jak to było w planach. Dla beki albo wyzywa czasami nawet na serwerach, ale ci co jakby go znają tak samo długo jak ja, to wiedzą, że on jakby robi to dla beki, a nie na serio. Bo gdyby mnie na serio wyzywał, to raczej by nie siedział na moim serwerze, prawda? Prawda. I ostatnim z muszkieterów jest Raycraft. I to jest coś, co powinienem dodać w historii, a raczej w tym podpunkcie o kapibarze. Mianowicie, że Raycraft i Capybar słyną z jednej wspólnej cechy. Pisali bardzo, bardzo, bardzo długie komentarze. I jeden, i drugi. Przykład chociażby długich komentarzy znajdziecie w luźnym let's playu z Harry'ego Pottera od Capybara. A Raycraft z kolei pisał bardzo długie komentarze, ale tak mega śmieszne, że po prostu radość mi się pojawiała zawsze, kiedy zostawiam właśnie taki takowy komentarz, tak samo jak Capybar zresztą i PGS, bo PGS też potrafił się czasami rozpisać. No i co, Raycraft jest takim samym śmieszkiem, jakim był te 3 lata temu. I przyznam szczerze, że cieszę się, że go również poznałem tak jak Capybara i PGS, a dlatego, że są naprawdę mega pozytywnymi osobami. I wiem, że Raycraft również udzielał się na Retroskładzie. Nie wiem, czy miał tam funkcję jakiegoś moderatora, czy nie. Wiem, że na pewno się udzielał. I na 100% wiem, że również grał z nami na serwerze wspólnym z Minecrafta. To akurat wiem 100%, bo pamiętam, że grał. I kiedyś, jak on tam włączył bodajże głos swój na Discordzie, w sensie kiedy gadaliśmy, to miałem czasami wrażenie, jakby Raycraft miał podobny głos do Pixela, tak szczerze. Ale niestety nie mam nigdzie nagrania. Chociaż i tak bym pewnie nie pokazał, dlatego że to są, wiadomo, wiecie, takie prywatne rozmówki. Mimo że serwer publiczny, to jednak to są prywatne rzeczy, bo nie było to na żadnym live ani nic, tylko to była taka prywatna pogadanka. To jednak... Kurczę, pieczone mówię, do teraz, jak ja pamiętam, te 3 lata temu miał, kurde, podobny głos do Pixela. I co mogę jeszcze o Raycrafcie powiedzieć? No cóż, Raycraft tak jak był, taki jest teraz tą dalej psią końcową. Oczywiście wiesz, że to są żarty. Myślę, że nie muszę ci tego tłumaczyć. I to by było w sumie na tyle. Taki bardzo luźny vlog, który w zasadzie można by powiedzieć, że to jest vlog, jak chcecie sobie nazwać to, o niczym 3, ale dla mnie to nie jest vlog o niczym, dlatego że jednak przedstawiłem wam mniej więcej historię, jaka miała miejsce te 3 lata temu, czyli śmietnik Michała, mój pierwszy serwer oraz tam poboczny serwer szkoła, jak i historię, powiedzmy, poznania tych trzech panów, tych trzech muszkieterów. No i cóż,
to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że fajnie Wam się słuchało. Może być pewien chaos w tych wydarzeniach, ponieważ wszystkiego tak dokładnie na picuś glancuś nie pamiętam. Mówię to, co mniej więcej pamiętam i szczątkowe jakby informacje. Aczkolwiek pomimo, że ten vlog jest taki super dośmieszniony i tam pewnie stawię jakieś śmieszne, że tak powiem, rzeczy, jakąś taką muzyczkę, tak, następny vlog nie będzie do końca już taki, powiedzmy, śmieszkowaty. Powiem więcej, będzie to taki vlog, do którego się mega przygotuję, dlatego że vlog będzie o Sonicu Warriorze, ale zanim będziecie pisali jakieś brzydkie teksty w stronę Sonica Warriora, bardzo Was o to proszę, żebyście tego akurat nie pisali. Dlatego, że to będzie filmik, gdzie naprawdę ja się do niego przygotuję i w filmie nie padną żadne obraźliwe strony w stronę... Nie padną żadne obraźliwe słowa w stronę Sonica Warriora. To mogę Wam zapewnić. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć i elo!